A zaczynamy od niecodziennego wydarzenia w naszym mieście, a mianowicie od wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który na zaproszenie prezydenta Raciborza spotkał się w piątek z mieszkańcami w arenie Rafako. Prezydenta Andrzeja Dudę w hali Rafako przywitało kilkuset mieszkańców, orkiestra Plania z patriotycznym repertuarem oraz dziennikarze. Przed czekającą na niego publicznością pojawił się w towarzystwie samorządowców i oczywiście prezydenta Raciborza Dariusza Polowego, który po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego zabrał głos jako pierwszy. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi za przyjęcie zaproszenia i za to, że przybył do Raciborza, aby spotkać się z nami, z mieszkańcami. Jestem niezmiernie zaszczycony, że jako nowo wybrany prezydent miasta mogę wygłosić następujące słowa. Witam w Raciborzu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Kolejne 15 minut należało już do prezydenta Polski. W swoim przemówieniu pogratulował Raciborzanom zarówno dobrego wyboru nowego włodarza miasta, jak i wytrwałości w trudnych dla Raciborza czasach. W 80% zrujnowane walkami, które tutaj toczyły się, kiedy miasto było odbijane z rąk Niemców. I to państwo to miasto odbudowaliście, to wasi ojcowie to miasto odbudowali, to wasi dziadkowie. To miasto odbudowali typowo, jak to Ślązacy, zakasać rękawy i nie zrażając się niczym do ciężkiej roboty. I tego państwu gratuluję, bo tak jak powiedziałem przed momentem, Racibórz przechodził różne koleje i wtedy, i później, i mieliście państwo ten gigantyczny pożar tutaj w okolicach Kuźni Raciborskiej w 92 roku i w 97 roku przyszła ta straszliwa powódź, która znów o mało nie obróciła całego miasta w ruinę, a jednak dawaliście państwo radę. Prezydent zwrócił również uwagę na problem smogu i apelował w tej kwestii o rozsądek. To jest sprawa każdego domu, to jest sprawa każdego gospodarstwa, to jest sprawa tego, żeby mieszkańcowi Raciborza czy każdego innego miasta czy miejscowości drgnęła ręka, zanim wsadzi do pieca śmieci. Zanim zacznie palić plastik, a państwo wiecie, że nieraz tak się dzieje. Apeluję o to, żeby się powstrzymać, bo niestety do tworzenia smogu przyczynia się każdy komin. W związku z czym proszę, żebyście państwo starali się korzystać z tych paliw, które to czyste powietrze dla nas jednak oszczędzają, żebyśmy tego smogu mieli mniej. Po wygłoszonym expo przyszła kolej na bliskie spotkanie z głową państwa. Każdy, kto się wystarczająco postarał, mógł uścisnąć jego dłoń, wymienić z nim kilka zdań i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Prezydent bardzo otwarty, miły i bardzo cieszymy się, że tu jesteśmy. A przemówienie jak? Podobało mi się, aczkolwiek zabrakło troszkę takiego spojrzenia, że ten Raciborz, pomimo że prezydent powiedział, że w różnych rękach były te losy, ale jednak ta społeczność raciborska jest mocno podzielona, mi się wydaje. Z różnych stron przyjeżdżali ludzie i tak troszkę mi zabrakło tego akcentu, ale przemówienie bardzo dobre. Bardzo fajnie, że prezydent zgodził się przyjechać do nas, także w Raciborzu na pewno trochę spodziewałem się trochę więcej ludzi, ale to dlatego może taka pora i prawda dzisiaj piątek i dlatego, ale bardzo fajnie, że prezydent przyjechał do nas. Się wiele nie spodziewałam, bo to w sumie jest tylko takie spotkanie z ludźmi, nie na obiecanie wiadomo czego, bo wiadomo co może tam naobiecywać, nie po to przyjechał się spotkać z ludźmi, i szkoda tylko, że tak mało mieszkańców skorzystało z tego zaproszenia. A dlaczego tak mało skorzystało? No właśnie, nie rozumiem tych ludzi, skąd oni to są, chyba nie z Polski. Chyba tu nie mieszkają Polacy, bo Polacy by przyszli.
O swoich wrażeniach opowiedziały także władze miasta, które z prezydentem miały okazję spędzić trochę więcej czasu. Odczytuję wizytę pana prezydenta jako jasny i czytelny sygnał, że to, co było mówione w kampanii wyborczej, czyli współdziałanie szczebla centralnego i władz samorządowych, że to zaczyna się skutecznie dziać. I ja ze swej strony mogę powiedzieć, że będę robił wszystko, żeby ten pozytywny trend wykorzystać. Natomiast pan prezydent, oczywiście na tym szczeblu, na którym działa, to rozmawialiśmy o tym, to co mówiłem też w przemówieniu tutaj, że dla nas jest ważna Odra. A on potwierdził, że rozmawiał z prezydentem Zemanem, zna temat, no i zna też, zna poglądy ministra Gróbarczyka i powiedział jasno, to się po prostu realizuje. Pan prezydent otrzymał też od miasta prezent, prawda? Tak, tak, otrzymał prezent. Oczywiście nie mogło zabraknąć kosza raciborskich produktów. Prezentowaliśmy panu prezydentowi również fotokopię, oprawioną fotokopię graduału tego, który znajduje się w Raciborskim Muzeum. Jako też świadectwo naszych tradycji średniowiecznych i w istocie pan prezydent powoływał się również na historię naszego miasta w swoim przemówieniu. Oraz miecz. To, przyznam, że tak dość śmiały prezent w sytuacji, w której, że tak powiem, jesteśmy otoczeni służbą ochrony prezydenta. A ten miecz to symbol? Również naszych średniowiecznych korzeni oczywiście. Andrzej Duda na rozmowę z mieszkańcami i autografy poświęcił niecałą godzinę. Niedługo potem wyjechał z miasta. Na zewnątrz hali w razie niewystarczającej ilości miejsca postawiono również telebim. Tam też nie brakowało kilku protestujących, którzy na przyjazd prezydenta skandowali słowo konstytucja.